Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd tygodnia 12 wegańskich wiadomości. Wegańska nastolatka Greta Thunberg nominowana do Nagrody Nobla. 16-latka znalazła się już wielokrotnie na łamach światowych mediów poprzez swoje kampanie namawiające uczniów do demonstracji wymagających akcji od polityków w sprawie zmian klimatycznych. Jej wpływ rozszerzył się już znacznie ponad Szwecję i całą Europę. Greta przekonała całą swoją rodzinę do przejścia na weganizm oraz rezygnację z latania. Jej przemowa na szczycie klimatycznym w Katowicach obiegła cały świat. Thunberg skierowała swoje słowa do światowych przywódców, mówiąc: już nas zignorowaliście w przeszłości, zignorujecie nas ponownie. Mówicie, że kochacie swoje dzieci, a mimo to kradniecie ich przyszłość sprzed ich własnych oczu. Nagrania z ukrycia pokazują psy siłą karmione środkami grzybobójczymi. Detektyw humanitarnego Stowarzyszenia Stanów Zjednoczonych, HSUS, udokumentował ponad 20 przypadków krótko- oraz długoterminowych eksperymentów na psach, które miały miejsce w laboratoriach Charles River w Michigan. Dochodzenie ukazało ogromną ilość psów zabitych pod koniec eksperymentów, a wiele z nich cierpiących przez kilka miesięcy. Jeden z testów dla Dow AgroSciences polegał na karmieniu psów gończych siłą poprzez wkładanie rurki w gardło aż do żołądka silnymi środkami grzybobójczymi. Bardzo często używa się tej rasy do eksperymentów z racji ich łagodnej natury. Według organizacji te zwierzęta, które przeżyły, zostaną i tak później uśmiercone. Co ciekawe, firma testująca te pestycydy sama stwierdziła, że badania na zwierzętach są kompletnie niepotrzebne, a rząd Stanów Zjednoczonych takich testów nie wymaga już od ponad 10 lat. 40 tysięcy tatuaży za każde zabite zwierzę w ciągu sekundy. 50-letni pisarz, aktor oraz wegański aktywista Alfredo Meschi ma na swoim ciele 40 tysięcy tatuaży, które zostały wykonane na cześć, a właściwie ku pamięci 40 tysięcy zwierząt, które zabijane są na całym świecie w ciągu jednej sekundy. Każdy skrupulatnie wykonany przy pomocy wegańskiego tuszu krzyżyk na jego ciele symbolizuje jedno życie zabrane tylko i wyłącznie dla zaspokojenia naszego apetytu. Aktywista prowadzi interesujące życie, urodził się w małym toskańskim miasteczku w rodzinie rybaków oraz myśliwych. Zatrudnił się w firmie IBM, pracował jako nauczyciel teatralny. Po spędzeniu wielu lat walcząc o prawa zwierząt, używa teraz swojego ciała jako, jak sam mówi, permanentny występ polityczny manifest. Flora, gigant margarynowy, przechodzi na weganizm. Możemy się oczywiście spierać dziesiątki godzin, czy powinniśmy zjadać tłuszcze utwardzone, jednak wiele z nas po prostu ich używa z przyzwyczajenia. Producent margaryny Flora zakomunikował, że kompletnie pozbywa się mleka ze wszystkich swoich produktów, a co za tym idzie, wkrótce cały asortyment będzie wegański. Smarowidła wolne są również od konserwantów, sztucznych kolorów czy smaków. Flora Dairy Free do tej pory produkowana była w kompletnie oddzielnym procesie produkcyjnym, co czyniło ją odpowiednią dla osób z alergią na produkty mleczne. Jednak jak widać, niedługo nie będzie już to kompletnie potrzebne. Według firmy produkty pozbawione mleka smakują teraz lepiej i lepiej się rozsmarowują. Martwy wieloryb z 40 kg plastiku w żołądku. Autopsja dziobatego wieloryba Kuwiera, który został wyrzucony na brzeg u wybrzeży Filipin, potwierdziła, że miał w swoim żołądku 40 kg plastiku. Znalazło się tam m.in. 16 worków paryżu, 4 typowe worki z plantacji bananów oraz niezliczona ilość siatek na zakupy. Nigdy dotąd nie znaleziono w żołądku jednego wieloryba takiej ilości plastiku. Powód zgonu tego młodego osobnika był jednoznacznie ustalony przez naukowców, czyli był to szok gastryczny związany z taką ilością tego materiału, obcego materiału w żołądku. Johnson & Johnson zaprzestaje wymuszonego
pływania, okrutnego testu na zwierzętach. Gigant farmaceutyczny ogłosił zaprzestanie wykonywania praktyki polegającej na umieszczaniu małych stworzeń w zbiornikach z wodą bez wyjścia, gdzie próbowały one ze wszystkich sił utrzymać się nad wodą. Okrutny eksperyment miał na celu badanie depresji i stwierdzenie, po jakim czasie gryzon się po prostu podda. Johnson & Johnson powiadomił o fakcie po naciskach organizacji broniącej praw zwierząt PETA. Wśród wielu środowisk naukowych ten sposób testowania zachowań uznawany jest za idiotyczny i tak samo skuteczny jak testowanie rzucania monetą w celu sprawdzenia skuteczności leku. Wegański dziennikarz zastraszany przez przemysł mleczny. Chas Newkirk-Burden znany jest ze swojego artykułu dla The Guardian pod tytułem Mleko jest straszne, społeczeństwo otwiera oczy na ciemne strony farmerów. Stał się on najpoczytniejszą publikacją 2017 roku, prowokując wściekłość wśród potentatów przemysłu mlecznego w Wielkiej Brytanii. W ten weekend na festiwalu Wegfest Burden będzie przemawiać na temat furory, która rozpętała się po publikacji jego tekstu. Opowie o przyjemnych, jak i przerażających momentach, które spotkały go po ujawnieniu horroru produkcji nabiału w mainstreamowych mediach. Czas pozostaje tajemniczy, jednak postaram się za tydzień przedstawić Wam szczegóły tego spotkania. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam Was ponownie na kolejny odcinek Wegańskich Wiadomości. Przypominam, że już 5 kwietnia odbędzie się premiera e-booka Wegański Fitness, który tworzę wraz z Patrycją Michalis z paddream.pl. Znajdziecie w nim m.in. artykuły poparte nauką oraz mnóstwo przepisów, w szczególności dla osób, które ćwiczą. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.